IBA 2017. Właśnie dochodzimy do stoiska Gunfire, po którym nas oprowadzi Leszek. Cześć chłopaki. Cześć. Witam wszystkich. Witajcie na naszym stoisku Gunfire. Jeśli popatrzymy wyżej, ta dziesiątka to jest dekada istnienia na rynku ASG. Bardzo z tego się cieszymy. To nie jest jedyna ważna liczba. Jak podejdziemy tutaj, oczywiście filmujcie też dziewczyny. To za dziewczynami jest sześć świecących przedmiotów. Każdy z nich to nagroda Popular Airsoft za istnienie na rynku jako najlepszy sklep detaliczny w Europie. Z tego jesteśmy bardzo dumni. W niedzielę dostajemy siódmy. Ale dość o liczbach. Przejdźmy do giver. Zaczniemy od GFC Custom Division. Są to repliki, które składamy u nas we Wrocławiu. Składa to nasz serwis. Kamuflaż również nanoszony jest u nas przez Krzysię Watołę. Pozdrawiamy. Repliki powstają według takich specyfikacji, jakich sami chcielibyśmy używać na polu airsoftowym. Najlepsze możliwe części, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, pobieramy z magazynu bądź sprowadzamy, składamy do tych replik, tak żeby strzelały jak najcelniej, jak najdalej, były jak najbardziej wytrzymałe. Na niektórych, tak na przykład jak tu na SRC, montujemy optykę, która spokojnie, tu mamy Vortexa, która spokojnie sprawdzi się również na broni palnej. Wiadomo, nie są to tanie rzeczy, ale warte są swoich pieniędzy. W wielu z nich montujemy aluminiowe gearboxy Retro Arms, bądź Tornado, części Modify, PDI. Wszystko po to, żeby repliki były, jakby to powiedzieć, niezmienialne. Założenie jest takie, kupujesz replikę i nie chcesz z niej już nic wymieniać. Chodźmy dalej. Następne, co chcielibyśmy Wam pokazać, to nowe repliki z ENL-a. Repliki ze wschodniej strony są już dobrze znane. Wszyscy wiemy, że można tym rzucać o ziemię i nic im się nie stanie. Takie testy były przeprowadzane i repliki dalej strzelają. Natomiast AR-y pojawiły się stosunkowo niedawno w sprzedaży. Tu mamy już wersje oszynowane. Wszystko zrobione jest z aluminium. Jest tutaj dużo technologii CNC. Robiliśmy nagranie, autentycznie stałem na takiej replice, nic się nie wygięło. Szybka wymiana sprężyny, nie musimy wymieniać tutaj gearboxa, wystarczy zdjąć kolbę, odkręcić prowadnicę, wymienić sprężynę. A spokojnie można wkładać tu mocniejsze sprężyny, ponieważ wszystkie części wewnętrzne są powzmacniane. Także sprężyna M140, akumulator 11.1, nie ma problemu. Warto też dodać, że powlekane są ultra mocną powłoką, jest to głęboka powłoka. Będziemy skrobać wewnątrz, także będziesz musiał zrobić to zbliżenie. Nawet nożem trudno jest ją porysować. To nie jest nóż z plastiku, to jest prawdziwa stal AUS 8. Jeżeli zrobimy duże zbliżenie, to może będzie widać detale. Powłoka taka sama, jak firma ENL stosuje do powlekania broni palnej. Podobnie jak ma to miejsce w oksydowaniu wschodniej ściany broni. Ok, lecimy dalej. Z najciekawszych rzeczy, które opiszę Wam z tej ściany, ponieważ no, na przykład RPD, jak mi chłopaki powiedzieli, zanim zaczęliśmy nagrywać, już robiliście z niego relacje, to coś, czego chyba raczej nie znajdziemy nigdzie na targach. NPU, zrobione w Federacji Rosyjskiej, bardzo krótkie serie, to nie jest tak, że można gdzieś zamówić sobie 20 sztuk. Robione są, można powiedzieć, że robione są praktycznie ręcznie, także każdy egzemplarz będzie miał pewne różnice, będą pewne odstępstwa od innych egzemplarzy. Jest to ogromny smaczek dla każdego z rusofilii. Jest to oczywiście replika typu AEK. Wszystkie niedoróbki są tutaj zamierzone, ponieważ oryginalna rosyjska broń też nie ma wyglądać, ma po prostu strzelać, ma być niezawodna. Strzelba Tokio Marui, napędzana gazowo. Strzele wchodzą jak w oryginalnym wersji tutaj do dwóch komór. Jedna komora prowadzi do komory hop-up. Druga komora jest tylko zapasowym magazynkiem na dodatkowego strzela. Strzela po trzy kulki naraz, ma około 300 FPS-ów, więc świetnie sprawdzi się w środowisku CQB. Stosunkowo długo lufa, jako że mamy tutaj bullpapa, sprawi, że będzie dosyć celny jak na strzelbę. Jest króciutki, bardzo zwarty, więc tak do 30 metrów spokojnie będzie siał spustoszenie w każdym budyneczku. Nie będę ukrywał, że repliki marki Spetsna Arms są jednym z naszych bestsellerów. Mamy nowe serie w tym roku, debiut serii czerwonej. Dla tych, którzy powiedzą, ale to w ogóle się nie kamufluje, obejrzyjcie jakiekolwiek zawody IPSC, gdzie ludzie biegają z prawdziwymi raceganami za 20-30 tysięcy euro. One świecą się różnymi kolorami, bo to nie ma wyglądać w lesie. To ma ładnie strzelać i być bling bling na strzelnicy. Water transfer, różne kamuflaże.
Bardzo fajne powłoki, ciężko jest to zdrapać. Wszystkie oczywiście mają opcję szybkiej wymiany sprężyny. W niektórych trzeba wyciągnąć gearbox, wersję ASCEC. Wtedy w nich wyciąga się to sprężynę przez kolbę. Okej. Okay. Coś, co dla mnie jest bardzo wygodne, jako że od jakiegoś czasu stałem się strzelcem leworęcznym, to repliki, z których korpusy mają selektory ognia po obu stronach, zwalniacze magazynka po obu stronach, jak również zwalniacz zamka po obu stronach. Także dla wszystkich lewicowych strzelców jak najbardziej polecamy. Oczywiście nie mówię o aspiracjach politycznych. Kolejna z linii specna, szary, bardzo modny w tym sezonie. Nie pytajcie mi, skąd to wyszło, nie jestem pewien, ale wszystko robią teraz w odcieniach szarości, dlatego również specna zdecydowała się wypuścić wersję w takim pięknym, szarym odcieniu. Na pewno będzie świetnie kamuflował się po apokalipsie atomowej, gdy wszędzie będzie betonowy pył. Okej. Okay. Tutaj również powłoki nanoszone wodnie. I kolejna specna, ambidextrous, czyli obustronne selektory po każdej stronie. Szczegóły chłopaki podadzą Wam w relacji na mask ze zdjęciami. Tam będziemy mieli pewnie rozpiskę nawet każdej małej części, która jest w customach, oraz odpowiednie wiadomości na temat szczegółów tych replik. Do zobaczenia za rok, chłopaki i dziewczyny.